Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bootlegami. Skończyliśmy sobie na składance Super 86 w jednym i udało nam się przyrobić pierwszą stronę i powiedziałem wam, że chcę zobaczyć, co będzie dalej, więc no zobaczę, co będzie dalej. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Okej, to jest Makros. Może trochę ściszmy. Ściszę trochę. Chociaż... Dobra, nie, nieważne. Ale już wiem, że to jest Makros. Jezus Maria. No nie, no jednak tamta pani ubrana w orientalny strój wygląda lepiej. Ale zobaczmy, jak zmienili grafikę. Okej. No tak jak mówiłem, to jest po prostu Makros. Chwilacz, to są helikoptery, więc śmiesznie. Spróbujmy się zmienić w robota. Okej. Ten przeciwnik, którego przed chwilą zabiłem, aż tak dobrze się, znaczy aż tak mocno się nie zmienił. Tam mu tylko jakieś kontury zmienili. Ale poza tym było git. Boże, jak ja wyglądam. Nie no, ciekawe, ciekawe, naprawdę. Helikoptery w przestrzeni kosmicznej? Nie no, tak się zdarza czasami. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała tamta baza. Dobra, teraz będę grać tak, jak grałem w dzieciństwie, czyli omijając wszystko. Dobra, kolor jest ewidentnie inny. Tutaj widać, że ta baza jest biedniejsza, bo sami widzicie, nawet ściany nie otynkowali. Okej, jestem we wnętrzu jakiegoś kartridża. Ale poza tym niewiele się zmieniło tutaj. Dobra. To lecimy dalej. Bandits. Przypatrzę, czy w ogóle te nazwy się jeszcze pojawiły wcześniej, ale nie, no Bandits. Okej, to jest po prostu Donkey Kong 3. Ja w to chyba grałem. Grałem w to na pewno. Ale no kisnę. Walczę z jakimiś ważkami, znaczy z jakimiś pszczołami, które są tylko w połowie. Nie, dobra, to ewidentnie nagrywałem, nie pamiętam w której składance, ale w którejś na pewno. Billard 2008. Okej, to jest po prostu Lunar Ball. I czym to się różni? No ten stół trochę inaczej wygląda. I te łzy. Ale tak poza tym to jest najzwyczajniejszy w świecie billard. Więc może dalej. Bita. Okej. Czy ja w to też nie grałem? Kurde, już nie pamiętam. Od nagrywania poprzednich odcinków trochę minęło czasu. No, ale możliwe, że w to grałem. Chwila, czemu oni wyglądają jak Mario? Okej, w to chyba też grałem. Zobaczmy, czy jeszcze jest coś ciekawego. Magic Tapix. A, to jest to. Fajnie, bo ta gra się tutaj nazywa... Tutaj się nazywa Little Hug, a tutaj się nazywa Magic Tapix. To jest, wiesz, to jest coś innego. Secret Action. Ja czuję, że tu się już powtarzają gry. Mhm. Powtarzają się gry. Tylko mają po prostu inne nazwy. Steel Wire. Okej. Boże, też to grałem. Wiecie co? Tutaj widzę, że nie ma jakichś super ciekawych rzeczy. Lover. Aha, czyli po prostu pingwiny. Nie no, tu się gry ewidentnie powtarzają, tylko to, co je wyróżnia, to inna nazwa. Dlatego myślę, że
z tej składanki. Oj, jeszcze pedal, to może być ciekawe. Aha, pedal. Okej, w tę rundę nie grałem akurat, więc ciekawe. No, konia zmienili na małż. Jak to, kto by przypuszczał? No ale dobra, ja myślę, że przejdziemy do czegoś grubszego. Wow. A, no tak. Dobra, tu się powtarzają gry, to przejdźmy do czegoś innego. Okej, to w co będziemy teraz grać, to jest 91 Huang Xinwei. I jak widzicie, mamy tu motyw z Adventure Island 1, jest tutaj 90 gier, co ciekawe, nie powtarzają się. To, co mnie na początku tutaj zaskoczyło, to ilość Tetrisów. Nie wiedziałem, że aż tyle ich jest. I przyznam się wam, że tak jak poprzednim razem kompletnie na żywca wybierałem te gry, tak tutaj postanowiłem, że przyjrzę się temu, bo jednak większość gier jest no, normalnymi grami. Ale to Tetris od 1 do 6 warto sobie przyswoić. Więc pierwszy Tetris to jest... to nie jest ta nintendowska wersja, o ile dobrze pamiętam. Okej. To w sumie wygląda jak jakaś taka piracka przeróbka. Nawet nie wiem za bardzo jak się... tak się obraca. Strasznie topornie się tutaj to wszystko robi, dlatego że obraca się na dolnym. Natomiast żeby on... Nie da się tych klocków przyspieszyć, można jedynie od razu je skierować tam w dół i to jest moim zdaniem cholernie słabe. Ale dobra. Tetris 2. Okej, to jest mój ulubiony Tetris od Tengenu. Tu wszystko jest wiadome. Także nie ma za bardzo co się tutaj roztkliwiać. Tetris 3. 3D Block. Okej, to może być ciekawe. A, dobra, to jest Tetris w 3D. To jest Tetris w 3D i powiem wam, że jest to ciekawa koncepcja, ale kompletnie jej nie ogarniam. Co ciekawe, klocki można przyspieszyć na pauzie. A chwila, jak ja je muszę ułożyć, żeby one zniknęły? A, no i jest piosenka znana nam z Magic Jewelry. Czyli ta gra pewnie też nie jest licencjonowana. Wiem natomiast, że jest taka wersja gry na SNES-a, zrobiona przez Polaka, swoją drogą. I to jest już oryginalna gra, także no. Nie no, koncepcja jest ciekawa, jak najbardziej. Teraz przejdźmy do Tetris'a 4. Okej, to jest... To jest Flipul, czyli gra, którą swojego czasu nagrywałem w retro niedzieli. I w sumie tyle mogę na ten temat powiedzieć. Chcecie obejrzeć coś konkretnego z tej gry, to wejdźcie na retro niedzielę, ja tego nie będę tu pokazywać. Tetris 5. Okej. I to też moje ulubione Magic Jewelry. Świetna gra. Też ją nagrywałem w retro niedzieli, więc przejdźmy dalej. Tetris 6 i Block Force. To jest ciekawe. Runda 0. Okej, to jest gra chyba robiona specjalnie na te składanki. Oj, co ja zrobiłem? A. I to jest gra, która polega dokładnie na tym samym, co QX. Czyli musimy ułożyć pełne figury. I w sumie na tym to polega. No jeżeli chodzi o sposób zrobienia tej gry, no to cóż ja mogę powiedzieć. No jest całkiem fajnie to zrobione. A ja przepraszam bardzo, jak ja mam to zapełnić? To mi się kojarzy z pikselakami, nie?
No dobra. Może ten poziom zero był przesadą z mojej strony. Co jest? Przez jakiś czas w ogóle nie mogłem się ruszać, ale... Wow, jak to się stało? Nie mam pojęcia. No, i to jest mniej więcej ta gra. Tetris 6. Donkey Kong. No, napisany źle, ale to jest po prostu Donkey Kong. Formation. Co to było? Okej. Okay. Nie znam za bardzo tej gry, ale to jest jakaś oryginalna gra z tego co widzę. Więc nie będziemy się tym interesować. I ta składanka ma to, co ma większość pirackich składanek, czyli jakby one uważają, że na przykład Super Mario Bros. To po prostu Mr. Mary 2 czy coś takiego. No i to jest ten to jest Mario Bros. To pewnie będzie Super Mario Bros. Aha. I to jeszcze bez menu. Ej, chwila, patrzcie. To nie jest tak. Bo to jest zwykłe Mario. A to Mario 2, jak widzicie, ma grafikę z The Lost Levels. A czy będzie miało jakieś inne plansze? Na razie widzę, że tu właściwie wszystko tak samo jest. Aha, czyli oprócz grafiki nic się tutaj absolutnie nie zmieniło. Ciekawe, ciekawe. No, może akurat jest ktoś, kto chciałby. Chciałby zagrać po prostu w Super Mario Bros. Z grafiką Super Mario Bros. The Lost Levels. Może ktoś ma taki fetysz, no. Nie oceniajmy. Niemniej my lecimy dalej. Okej, okay. Lod Runnery rzeczywiście były dwa, bo był jeszcze ten Championship. Dindon. To jest po prostu Dig Dug, tak. Też są dwa Dig Dugi, też do Retro nie jeździli, zapraszam. Wrestling 1, Wrestling 2. Jewelry. To jest ciekawe, bo początkowo wydawało mi się, że to jest właśnie gra Magic Jewelry. Ale nie. To jest coś, co ma być podobne, znaczy co ma grafikę z tej gry, ale bazuje na Frogerze. I powiem wam szczerze, że nawet szanuję to, w sensie jest to grywalne. Jest to grywalne i może to dawać w jakiś tam sposób frajdę, więc no nie będę tutaj się tego czepiać. Mimo, że no... Znaczy, grafika nie jest to tylko z Magic Jewelry, ale też jest z Brush Rollera, nie? Też z tego właśnie ta grafika pochodzi. I myk, i myk, i myk, i myk, i myk. Ciekawe, czy są jakieś wyższe poziomy! A, nie można się tu cofać. Dobra. W każdym razie to jest ciekawe. Pac-Man 1 i Pac-Man 2. No dobra, to jest pierwszy Pac-Man. A Pac-Man 2? To jest Pac-Man... A, to jest Pac-Man World. To też kiedyś nagram w Retro Niedzieli. Ninja. A, dobra. Też znam tę grę. I też znam dwie części tej gry, ale jest ich ogólnie więcej. Mahjong. Tu... Jezu, jak to mi się kojarzy z tymi gierkami. Tam też jak była pauza, to się pojawiała herbata i ja to w ogóle kawą nazywałem, nie? Dobra. Jak się w to w ogóle gra? Bo ja nie wiem. Znaczy, zawsze mi się wydawało, że Mahjong po prostu polega na tym, że ma się, że to jest takie szukanie par, które do siebie przylegają, czy coś w tym rodzaju. Czy to jest na pewno Mahjong? Bo... Jeżeli ktoś wie, co to jest za gra i o co w niej biega, bo też jest możliwe, że wiecie, tak samo jak kartami można grać na różne sposoby, tak, czy tam dominem, tak samo tu można grać na różne sposoby, więc nie wiem. No, to jak się dowiem, jak się w to gra, to może zagram.
W ogóle fajnie, tu jest Mahjong 2 i Mahjong 4. Najwyraźniej jedynka i trójka nie zasługiwały, aby się tu znaleźć. Okej. Jezus Maria, ja nie wiem, o co tu chodzi. Ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Dobra. Nie chcę się ośmieszać. Golf. To chyba jest oryginalna gra, czy też nie? Jakoś nie widać firmy, która to zrobiła, ale możliwe, że to zasłonili. Baseball, soccer, yard fight. A, okej, okay, dobra. Lunar Balloon. Okej, okay, tu... O, to jest ciekawa... To jest ciekawa gra. Piano. Tylko... Tylko teraz pytanie za 100 punktów. Jak to właściwie grać? Znaczy, minimalnie się tylko uczyłem na keyboardzie grać. Tyle, co mnie Ania nauczyła. Czyli w tej chwili nie umiem, bo zapomniałem, ale... Jak to... Jak ja mam tutaj cokolwiek nagrać? Nie. Chwila, jak się grało, panie Janie? Ty. A walić to, nie wiem. To jest jakieś dziwne. Ale dobra, jedziemy dalej. O! Adventure Island, Skyshot. Skyshot? A. Tak, to też jest ciekawe. Tutaj w ogóle mamy mix, bo nie dość, że sterujemy samolotem z gry 1943, to jeszcze niszczymy klocki z Magic Jewelry, a w tle mamy muzykę z Ojca Chrzestnego. Jedno życie. To jest trudna gra. Okej. Okay. Very excited. A, dobra. Te nazwy. O, na przykład tutaj gra. Wojny. Po prostu wojny. A, ja to znam. Też znam. Też to chciałem na święta nagrać, ale ostatecznie tego nie nagrałem. Musimy się po prostu napieprzać kulami. No i tak to jakoś leci. Natomiast mnie interesują gry XD. O, na przykład Collection. O. I ta gra polega na tym, że musimy tak odwzorować ten obrazek, żeby on wyglądał no tak jak ten po stronie prawej. Oczywiście możemy przełożyć tylko jeden element. Teraz tak. No, to jest już trudniej. Jak widzicie, znaczy... Doceniam twórców za to, że starali się coś ciekawego zrobić, bo to w sumie jest też takie dosyć przyjemne. Ale no, nie da się ukryć, że jest parę rzeczy, które wyglądają dosyć śmiesznie w tej składance. To, co jest ciekawe, to na pewno to, że tak naprawdę my nie gramy w jakąś osobną grę, tylko gramy w menu. No ale dobra. O, zgadnij co. To mi przypomina trochę rozbrajanie tych ładunków z Jets and Guns. W sensie, musimy odgadnąć numer, o który chodzi temu menu. Zróbmy tak. Ja 7, 9,
7, 9, 8 i na przykład 1. Okej. Czyli jedna pozycja albo numer są poprawne. Czyli dwójka jest poprawna, bo inaczej by się pojawiło w tym drugim. Okej, czyli piątka jest, ale nie w tym miejscu, co trzeba. O, dobrze. Trzy. I się udało. I w sumie tu nie ma podziału na żyć, więc nie ma jakiegoś... Nie ma to, tutaj jakichś konsekwencji z tym związanych. No ale dobra, jedziemy dalej. Tu są normalne gry. V versus Mr. Mario? A. Okej, okay, to jest ciekawe, w sensie to jest Mario, w którym znika ekran, więc... Więc powiem wam, że to nawet byłoby ciekawe do nagrania, nawet... Nawet byłoby to śmieszne. Boże, ratuj mnie przed tym. Tak, to nawet wygląda zabawnie. Jakbyście chcieli, żebym to przeszedł w ramach Let's Playa Super Mario Bros., bo mówiłem też, że od czasu do czasu będę przechodzić, to proszę bardzo. I myk, spadamy. Najciekawsze gry jednak znajdują się na końcu. Tylko bardzo mnie ciekawi... F18? A, to jest... To nie jest formuła 1, tylko to jest formuła 11, to jest formuła 16. To mi się też kojarzy z pikselakami, tylko że to jest cholernie nudne, w sensie uderzenie o te auta absolutnie nic nie daje, nie ma żadnych konsekwencji z tym związanych. Niby tam nam mierzą jakiś czas, ale to absolutnie nie ma większego znaczenia. No, i to jest tego typu gra właśnie. Pamiętam, że chyba to było też pisanie? Okej, Finger Quest. I tu, proszę państwa, się znajdują najciekawsze gry. Okej, to jest prawdopodobnie pierwsza gra porno na Pegasusa, którą ja kojarzę. I teraz tak, to jest takie kółko i krzyżyk, tylko dość niesprawiedliwe, bo my wiemy, co komputer nam wyrzuci. No i w momencie, jak udaje nam się wygrać, to ta przemiła pani nam... nam się rozbiera. Chwila, a dobra, ja jestem tą ręką. O, i sami widzicie, także to jest erotyka na najwyższym poziomie. Niestety remis powoduje, że ona się z powrotem ubiera, więc cóż. No, może są osoby, które zdołają do tego fapać, ja nie za bardzo. Jedziemy dalej. Okej, co ja tu mam zrobić z tym? To jest Mahjong, ale na czym to polega? W sensie mamy to, tak? Ktoś pomoże? Nie wiem, o co chodziło w tej grze. Chińskie szachy, czyli... Czyli coś, czego i tak nie zrozumiem. Ale i dlatego też nie będę oceniać tej gry. Czemu nie mogę tego odebrać? A, bo ja się chyba mogę tylko w jednym kierunku ruszyć, a może nie?
Dobra, musiałbym wiedzieć, co te symbole znaczą. Face Tetris, to jest mój ulubieniec. Więc tutaj chodzi o to, żeby układać twarze, ale to nie ma kompletnie sensu. No na przykład tutaj, jak mam je ułożyć? I teraz najlepsze jest to, że te twarze kompletnie nie muszą się ze sobą zgadzać. O, widzicie, udało się. Tu mogę coś takiego dać. No nie bardzo. No nie mogę, kurde, czemu... O, i na przykład gra uznała, że to jest zajebista twarz, że to pasuje. Fajnie, fajnie. Fajna gra, podoba mi się. Punch Ghost. Okej, to jest dziwne. Ktoś tutaj za dużo kraku wypalił. Boże, jakie to jest brzydkie. Nawet te żółwie nie mają głowy. No i to tak mniej więcej wygląda. No i fajnie. Blackjack! Jezu, to... Nie wiem, jak się gra w Blackjacka, tylko tak wam go pokażę, bo... No bo nie wiem, jak to grać. Soha Poker. To też jest skomplikowane. Ja kompletnie nie umiem grać w karty. Ale dobra. O, to jest coś dla mnie. Czyli musimy po prostu znaleźć pary. No. O tak, i tak blisko te pary mogą być obok siebie. No, to jest proste jak drut. Teraz tak. Magiczne dźwięki. Magiczne dźwięki. Tu, żebym ja wiedział o sobie go. Nie, serio. Nie wiem, o co w tym biega. I ostatnia gra, czy to nie jest... A, to jest Brush Roller. Dlaczego to się nazywa Crash Roller? Nie mam pojęcia. Jeszcze się tutaj przypatrzę, czy jest może coś, co pominąłem. Choplifter. Co to jest? A, dobra. Nie, czyli nie ma tutaj innych gier, poza tymi, które wam pokazałem. Jest to więc czas, w którym mogę się z wami pożegnać. I myślę, że na jakiś czas... zaprzestanę nagrywania bootlegów. One oczywiście powrócą, ale... Póki co zajmę się innymi grami. A teraz się z wami żegnam. No i do następnego.